17 z 460 posłów 31 grudnia 2020 roku nie miało nawet złotówki w portfelu, a przynajmniej tak wykazali w swoich oświadczeniach majątkowych. Trzeba sobie zadać pytanie, z czego żyją i jak to jest w ogóle możliwe? Posłowie, senatorowie i inne osoby pełniące funkcje publiczne raz w roku muszą składać oświadczenia majątkowe, w których jedną z głównych części są zgromadzone zasoby pieniężne. I w ustawie nie jest określone, że mają być to środki zgromadzone wyłącznie na kontach bankowych, czy na przykład od sumy dopiero 1000 zł w górę. Wręcz przeciwnie, liczy się każda złotówka w portfelu, w kieszeni, w skarpecie, w śwince skarbonce, gdziekolwiek. Pomimo tego aż 17 posłów w 2021 roku stwierdziło, że 31 grudnia roku poprzedniego nie dysponowało żadnymi zasobami pieniężnymi. Nie mieli nawet na bułkę kajzerka, mówimy o osobach, które zarabiają minimum górne kilka tysięcy złotych miesięcznie. Mało tego, troje posłów z tej 17 było posłami również w trakcie poprzedniej kadencji i to są w ogóle rekordziści, bo oni stwierdzili, że na koniec lat 2015-2019 również nie mieli żadnych pieniędzy na koncie. I ja absolutnie nie twierdzę, że ta grupa 17 posłów jest nieuczciwa i kłamała w swoich oświadczeniach majątkowych. Musiałbym być idiotą, żeby tak powiedzieć, bo to byłoby pomówienie. Podanie nieprawdy w oświadczeniu majątkowym jest ścigane z artykułu 233 Kodeksu Karnego. Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Wszyscy wiemy, że poseł to zawód zaufania społecznego i ja w ogóle nie dopuszczam do siebie myśli, że którykolwiek z naszych wybitnych mężów stanu mógłby się dopuścić kłamstwa. No dobrze, ale czy ktoś w ogóle wyobraża sobie nie mieć nawet złotówki? Jesteś aktywny zawodowo od kilku, kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu lat i regularnie na koniec roku nie masz żadnych oszczędności. To musi być strasznie stresujące. Jedna z podstawowych potrzeb piramidy Maslowa jest niezaspokojona, a gdzie taki poseł ma znaleźć potrzebę samorealizacji, która jest tak ważna w tym zawodzie? Co będzie w roku Polskiego Ładu? Obawiam się, że ci posłowie mogą sobie po prostu nie poradzić. Ale śmieszki na bok i zastanówmy się, co może być przyczyną braku pieniędzy. Po pierwsze, poseł może mieć rozdzielność majątkową i wszystko przepisuje na męża lub żonę, a majątku odrębnego swojego współmałżonka w oświadczeniu podawać nie musi. Po drugie, nie umie zarządzać swoimi finansami osobistymi, bierze kredyty, które później trzeba spłacać, albo po prostu żyje ponad stan i to, co zarobi, od razu wydaje. Po trzecie, jest tak hojny, że wszystkie swoje oszczędności wydaje na prezenty świąteczne, co wiąże się trochę z punktem drugim. Po czwarte, ta stówa w portfelu, która mu została, jest tak nieistotna, że nie podaje jej w oświadczeniu, bo i tak nikt tego nie sprawdzi. Żaden z tych powodów nie jest dobry dla obywateli. Poseł, który przepisuje wszystko na swojego współmałżonka, wygląda trochę tak, jakby chciał coś przed nami ukryć, a przecież nie ma wstydu w posiadaniu pieniędzy. Niektórzy z parlamentarzystów twierdzą, że posiadają po kilkaset tysięcy złotych, a premier Mateusz Morawiecki ma prawie 5 milionów złotych. Czy są z tego powodu piętnowani? Ogólnie są piętnowani, ale akurat nie dlatego. Idąc dalej, może jestem dziwny, ale chciałbym, żeby przedstawicielami narodu były osoby, dla których finanse osobiste nie są czarną magią i zdają sobie sprawę, do czego prowadzi branie kredytów czy życie ponad stan. Skoro nie są w stanie zarządzać domowym budżetem i nie mówimy tu o kilku milionach złotych generowanych miesięcznie, to jak mają decydować o losach 40-milionowego kraju? Niektórzy z Was mogą powiedzieć, że jakieś to takie wszystko grubymi nićmi szyte i mało prawdopodobne jest, żeby poseł nie posiadał nawet złotówki. Ale ja tak nie powiem, bo to byłyby pomówienia. Teoretycznie wszystkie złożone oświadczenia majątkowe są analizowane przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego, ale umówmy się, w jakiś sposób zweryfikować ilość zgromadzonych środków. Taki funkcjonariusz musiałby mieć dostęp do wszystkich gotówkowych i bezgotówkowych transakcji danego posła, a to przecież niemożliwe. Poza tym, nawet jeśli już dojdzie do znalezienia jakichś nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych, to są niekiedy bagatelizowane przez prokuraturę. Dla przykładu odnaleziono pewne nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych złożonych przez Jacka Sasina w latach 2011-2015. Poseł Sasin nie wykazał środków na koncie żony, z którą nie miał rozdzielności majątkowej oraz pieniędzy, które po prostu przechowywał w domu. Próbował się z tego jakoś tłumaczyć, ale te tłumaczenia były, takie średnie bym powiedział. A prokurator oświadczył, iż oświadczenia majątkowe, mimo że nierzetelne, zostały złożone bez zamiaru podania nieprawdy lub zatajenia prawdy. Odnośnie rozbieżności między ujawnionymi w oświadczeniach majątkowych i rzeczywistym stanem zgromadzonych środków pieniężnych nie sposób przypisać Jackowi Sasinowi zamiaru popełnienia przestępstwa. Ujawnił on niemal całość zgromadzonych środków. Brak wykazania środków pieniężnych na rachunku bankowym żony uznać należy za niewiedzę. Ej, ale czy nie wmawia nam się na każdym kroku, że nieznajomość prawa niczego nie usprawiedliwia? Poza tym w taki sposób można się wymigać od każdego przestępstwa. Wystarczy powiedzieć, że nie chciało się czegoś zrobić i wtedy prokurator powie, że skoro tak, to w sumie spoko i możesz iść do domu. Oświadczenia majątkowe to niezwykle istotne dokumenty w ustroju demokratycznym i nie mogę się doczekać, aż zostaną rozszerzone na innych członków rodziny, w tym na mężów i żony, z którymi posłowie mają rozdzielność majątkową, oraz na dzieci. I były już nawet próby wprowadzenia tych zmian, ale żadna z ekip rządzących się na nie nie zdecydowała. Ciekawe dlaczego. Posłami, którzy nie mają żadnych środków od 2015 roku są Dariusz Bąk z Prawa i Sprawiedliwości, Adam Ołdakowski również z Prawa i Sprawiedliwości i Ewa Szymańska też z Prawa i Sprawiedliwości. Pozostałymi posłami, którzy nie wykazali żadnych zasobów pieniężnych są Urszula Augustyn z KO, Marek Dyduch z Lewicy, Kazimierz Gołojuch z PiS, Małgorzata Gosiewska z PiS, Marcin Kulasek z Lewicy, Magdalena Łośko z KO, Anna Milczanowska z PiS, Monika, nie wiem w którym klubie będę jutro, Pawłowska z PiS, Krystyna Sibińska z KO, Sylwester Tułajew z PiS, Katarzyna Uberhan z Lewicy, Michał Wypij z Porozumienia oraz Sławomir Zawiślak z PiS. Pozostaje mi życzyć tym wszystkim posłom, żeby okazało się, że na koniec 2021 roku mieli jakieś oszczędności, bo jest to duża gwarancja bezpieczeństwa. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, zostaw komentarz o treści 0PLN, łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i przekaż link do tego filmu jednemu znajomemu. Dzięki i do następnego razu.